Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Wywalam sobie gnój od tej samicy z młodymi. Na razie je przeniosę do klatki poniżej. Tamtym na razie tylko nie będę wywalał, bo one miały wywalane niedawno, a ona nie miała wywalane, ponieważ jeszcze młode były za małe. Ale teraz można wywalić. Więc co będzie mi potrzebne do porządku? Rękawiczki, maska na twarz, widły, drapki, szufelka z miotką i sandezja. Króliki już sobie przeniosłem. Jest samica z 7 młodymi. Teraz zabieramy się za sprzątanie tej klatki. Tu sobie zamknę je na razie. I jak wywalę to z grubsza, będę wam pokazywał co dalej. Z grubsza już wygarnąłem obornik. Jak widzicie, teraz grabiami to zgarnę wszystko jeszcze na ziemię, żeby kury przegrzebały mieszankę, paszę. Tutaj jest cały obornik. Widzicie, się kurzy z tej sierści, z sandezji też. I dobra, teraz biorę się za wygarnywanie resztki. Ok, wygarnięte wszystko. Teraz za pomocą szczotki i szufelki wygarnę resztę pyłu, żeby to było już czysto. Później sandezją odkasić i można pościelać i wpuszczać króliki. Więc zabierajmy się do roboty. No i klatka jest wyczyszczona. Teraz za pomocą suchej dezynfekcji sandezji odkażę całą klatkę. Wszędzie dokładnie, żeby po wykocie było sterylnie. Żeby króliki dobrze się czuły. Tu w ten kąt, gdzie samica się wydala najwięcej. No i dobra. Teraz można iść po słomę i wyścielić. Mam już słomę, więc teraz za jej pomocą rozścielę po całej klatce, żeby miały świeżą. One już sobie dadzą radę. Będą miały gdzie latać, biegać. Więc dokładnie ją rozszczepię. Tu do kąta, gdzie samica się wydala też. Koło paśnika, tu i w koło karmidła do kąta. I tak to się, czekajcie, tak to się prezentuje. Można wpuszczać króliki, więc ja sobie wpuszczę i zaraz wam pokażę. Młode z samicą są już w wyczyszczonej klatce. Obwąchują wszystko, co się dzieje. Samica tam coś wcina. Młode latają.
Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, wysprzątane. Młode sobie latają. Jeżeli filmik Wam się spodobał, walnijcie łapkę w górę. Komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.